Państwa serdecznie z małymi problemami, ale łączymy się z biblioteki 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. To spotkanie zaplanowane było na końcówkę marca. Od listopada, od grudnia wielu uczniów szkoły z nauczycielami przygotowywało dla Państwa dzień otwarty. Bardzo lubimy gościć Państwa, kandydatów, rodziców w szkole bezpośrednio. Chcielibyśmy pokazać Państwu szkołę. Nie udało się to w marcu, ale dzisiaj dzięki zaangażowaniu wielu uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli jesteśmy w 9 Liceum Ogólnokształcącym na mini dniu otwartym. Chciałabym w tym miejscu zaprosić Państwa na stronę szkoły. IXLO, czyli 9LO@hoffmanowa.pl. Znajdziecie tam Państwo przygotowane piękne prezentacje. Jeszcze raz tutaj kieruję swoje podziękowania do uczniów, do absolwentów, do nauczycieli, którzy przygotowali wiele materiałów, żebyście Państwo mogli poznać szkołę. Nasza szkoła istnieje już od prawie 150 lat. Ta liczba może troszeczkę przerażać. 150 to bardzo długo. Powstała w 1874 roku jako prywatna pensja. Ale mimo tak długiego istnienia mogę Państwa zapewnić, że jesteśmy szkołą nowoczesną. W 1919 roku staliśmy się szkołą państwową, a w 1961 szkołą koedukacyjną. Wcześniej szkoła była tylko żeńska. Naszą patronką jest Klementyna Hoffmanowa, kobieta nowoczesna w swoich czasach i taka jest nasza szkoła. Wzorujemy się na postaci Klementyny Stańskiej-Hoffmanowej, która wyprzedzała swoje czasy i mamy nadzieję wyprzedzać czasy i dziś. Proszę Państwa, od 2013 roku, tak naprawdę w połowie kolejnego roku szkolnego przenieśliśmy się do budynku, w którym się w tej chwili znajdujemy. Wcześniej być może niektórzy rodzice kojarzą miejsce 100 metrów odległe od tego, w którym się w tej chwili znajdujemy, czyli ulicę Emilii Plater 29. Bardzo ciepło wspominamy tamto miejsce, przechodzimy często, witając, przechodząc do szkoły w tym miejscu. Do czego zmierzam? Znajdujemy się miasto stołeczne Warszawa. Organ prowadzący szkołę remontował budynek po starej szkole, w której mieściła się szkoła samochodowa. I możecie Państwo w naszej szkole zastać dzięki uprzejmości władz miasta warunki godne nowoczesnego ucznia. Pięknie wyremontowane pracownie, nowoczesne sprzęty, mała sala gimnastyczna. Wiem, że wielu uczniów pyta o warunki realizacji wychowania fizycznego. Mała sala gimnastyczna, ale w 2021 pozyskamy dużą halę sportową. Już w tej chwili, w połowie kwietnia, rozpoczęła się budowa szkoły. Proszę Państwa, od 1 września 2017 roku wróciliśmy do starej nazwy. Przygotowałam tutaj na prezentacji krótką historię szkoły, ale ponieważ jesteśmy troszeczkę spóźnieni, nie chciałabym Państwu tej historii teraz czytać i przedstawiać. Od 2017 roku jesteśmy, znowu nazywamy się 9 Liceum Ogólnokształcące. Wcześniej znaleźć mogliście nas Państwo pod nazwą Zespół Szkół nr 125. Nie ma już oddziałów gimnazjalnych, ale za to w zeszłym roku przywitaliśmy uczniów po szkole podstawowej, pierwszy rocznik uczniów. Proszę Państwa, może to słówko o infrastrukturze.
Budynek szkoły jest bardzo duży. Nasi uczniowie jako minusy szkoły wymieniają dużą liczbę schodów. Wydaje mi się, że w pierwszych dniach września nawet gubią się w szkole, próbując dotrzeć do sali, w której mają lekcje. Dwa pierwsze dni w ubiegłym roku szkolnym spędziliśmy w szkole, organizując takie dni, w których uczniowie wędrowali po szkole, poznawali stołówkę, sekretariat, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga, psychologa szkolnego, tak żeby w całym roku szkolnym bezpiecznie trafić do właściwych osób. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o infrastrukturę szkoły, to chyba godne uwagi jest jeszcze warto odnotować fakt, że każdy uczeń ma do dyspozycji szafkę. Dużą szafkę, w której może pozostawić swoje rzeczy, podręczniki, książki, strój na WF. I te szafki znajdują się na poziomie minus 1. Szkoła ma 4 piętra, w bardzo wielu miejscach wydzieliliśmy przestrzenie do realizacji wychowania fizycznego, ale może, ponieważ nie widzicie Państwo tego na zdjęciach, na slajdach, to jeszcze raz zapraszam na stronę szkoły. hoffmanowa.pl, znajdziecie tam Państwo wiele relacji, wiele miejsc, piękny, przygotowany reklamowy film o szkole. I te wszystkie przestrzenie będą dla Państwa znajome. Może warto w tym miejscu jeszcze podkreślić, że w szkole znajdują się również laboratoria przyrodnicze. Dobrze wyposażona sala fizyczna. Takie sale są 4. Dobrze przygotowane laboratorium chemiczne. Laboratorium chemiczne jest jedno, ale sal chemicznych również mamy 4 sale. Cztery pracownie biologiczne. Wszystkie zajęcia z przedmiotów przyrodniczych w połowie zajęć dzielone są na grupy. Tak, aby uczniowie mogli w tych laboratoriach realizować doświadczenia przyrodnicze. Proszę Państwa, nie będę opowiadała tutaj zbyt szczegółowo o terminach. Po moim wystąpieniu zaplanowane jest wystąpienie pani dyrektor Anny Sutkowskiej i pani Ewy Nizińskiej, która pełni funkcję przewodniczącej komisji rekrutacyjnej. One opowiedzą Państwu szczegółowo o podstawie prawnej rekrutacji. Do tej podstawy dołączyło również rozporządzenie ministra edukacji dotyczące szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jest to wyjątkowy rok dla nas wszystkich, również ze względu na rekrutację. Ja może wspomnę tylko o tym, że gdyby Państwu nie udało się dostać w pierwszym terminie rekrutacji, to zachęcam do złożenia podania już po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych osób do przyjęcia z prośbą o przyjęcie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, ale wzorem lat ubiegłych zawsze parę miejsc w szkole pozostaje i bardzo nam zależy, żebyście Państwo te podania złożyli jak najwcześniej, żebyśmy mogli spokojnie uzupełnić nabór pod koniec sierpnia. Przedstawię Państwu teraz króciutko, jakie oddziały przygotowaliśmy w najbliższym roku szkolnym. Ja te oddziały szkoły dzielę zawsze na 3 grupy. Są to klasy biologiczno-chemiczne, klasy matematyczno-fizyczne i klasy humanistyczno-społeczne.
Klasy biologiczno-chemiczne, oprócz rozszerzenia biologii i chemii, mają jeszcze zakres rozszerzony matematyki. Są to chyba najbardziej znane oddziały w Hoffmanowej. Od wielu lat dostajemy liczne gratulacje z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też z innych uczelni. W tym roku, od stycznia, udało nam się nawiązać oficjalną współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ale z powodu wirusa tak naprawdę ta współpraca nie ruszyła. Mam nadzieję, że być może od września już w normalnym trybie wykładów, spotkań z pracownikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ruszymy pełną parą w budynku szkoły. Kolejna grupa oddziałów to klasy matematyczno-fizyczne. I o ile klasy biologiczno-chemiczne tak naprawdę nie różnią się od siebie, to klasy matematyczno-fizyczne istotnie różnią się od siebie. Pierwsza z nich, klasa C, jest klasą z rozszerzoną informatyką. W nowej siatce dla szkoły, dla oddziałów po szkole podstawowej zadbaliśmy o to, aby liczba godzin informatyki była bardzo duża. Wiem, że ta klasa w zeszłym roku cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Progi punktowe, które są co roku ustalane na nowo, znajdziecie Państwo również na stronie szkoły. Druga klasa, matematyczno-fizyczna, to klasa realizująca również rozszerzoną chemię. I tutaj nacisk położony jest właśnie na ten trzeci przedmiot. Mają bardzo dużo godzin chemii, bardzo dużo doświadczeń chemicznych, bardzo wiele spotkań. Wspiera nas również Politechnika Warszawska w realizacji tego przedmiotu. I trzecia klasa matematyczno-fizyczna, klasa U, z literką U. To U może budzić takie zdziwienie, ale to zostało celowo wybrane od Uniwersytetu Warszawskiego w porozumieniu, z którym ta klasa jest prowadzona. Połowę zajęć, część zajęć matematyki w klasie uniwersyteckiej prowadzi nauczyciel 9 liceum, dwie godziny prowadzi albo pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a część nasz nauczyciel. Chciałam tylko Państwa uprzedzić, ponieważ ta klasa, zdarza się tak, że część uczniów, część rodziców wybiera klasę matematyczno-fizyczną z językiem angielskim ze względu na rozszerzenie języka angielskiego. Poziom matematyki w tej klasie jest na tyle wysoki i chciałabym, żebyście Państwo mieli tego świadomość, wybierając tę klasę, że czasami może być tam trudniej niż w innym matfizie. Proszę Państwa, i przechodzę do trzeciej grupy przedmiotów. Są to przedmioty dla mnie, ja myślę o tych klasach jako o klasach humanistyczno-społecznych, chociaż takim być może niestandardowym przedmiotem rozszerzonym w tej grupie jest matematyka. Klasy te realizują jedna historię i geografię jako przedmioty rozszerzone, druga wiedzę o społeczeństwie i geografię. Troszkę podobne profile. Oba oddziały, obie klasy związane również z patronatami Uniwersytetu Warszawskiego. Klasa z historią realizuje współpracę z Wydziałem Zarządzania, a klasa z wiedzą o społeczeństwie, patronat, objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji UW. Proszę Państwa, wypisałam tu sobie jeszcze instytucje, z którymi współpracujemy. Jest ich tak wiele, nie ze wszystkimi mamy podpisane umowy, ale też w moim odczuciu czasami te umowy nie są najważniejsze. Czujemy naprawdę taką duże wsparcie wyższych uczelni,
nasi absolwenci, znajomi przychodzą, wspierają nas. Może do tego grona wydziałów, o których już wspomniałam, chciałabym jeszcze wspomnieć o Biocentrum Edukacji Narodowej. Tak naprawdę prawie wszystkie klasy mają warsztaty w Biocenie oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli chodzi o języki obce, pierwszym językiem we wszystkich oddziałach, we wszystkich klasach jest język angielski, nauczany jako kontynuacja. Drugi język do wyboru, niemiecki, francuski, hiszpański albo rosyjski, z tym, że tutaj no, czai się też pewne niebezpieczeństwo. Może zdarzyć się tak, że jeżeli Państwo zadeklarujecie grupę na przykład języka rosyjskiego jako kontynuację, to może się zdarzyć, że nie stworzona zostanie grupa, bo nie zbierze się na przykład 14 osób. Bardzo proszę Państwa o zastanowienie uczniów, o przemyślenie tego wyboru, bo chciałabym też Państwa uprzedzić, że bardzo trudno jest potem przenieść się z grupy do grupy. Mimo tego, że tych grup jest bardzo dużo, realizacja drugiego języka jest w grupach międzyoddziałowych. Dzielimy wszystkie oddziały, czyli planowanych 7 oddziałów, mniej więcej na pół, w zależności od Państwa deklaracji, i tworzymy tam grupy. Najczęściej nie ma kłopotów z językiem niemieckim i hiszpańskim. Trochę trudniej jest z francuskim i rosyjskim. Nie stworzyliśmy w zeszłym roku kontynuacji języka rosyjskiego. Także jeszcze może tylko taką uwagę tutaj dopowiem. Będziemy prosili Państwa, żebyście wybrali dwie opcje. Czyli pierwszy wybór, do jakiej grupy, jakiego języka, drugiego języka chcielibyście, żeby się dziecko uczyło, czy że chcielibyście się uczyć. No i drugą opcję na wypadek, gdyby ta pierwsza się nie stworzyła. Jest tutaj takie niebezpieczeństwo, że ten pierwszy wybór nie zostanie dotrzymany. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że w klasach biologiczno-chemicznych wprowadziliśmy po doświadczeniach wielu poprzednich roczników podstawy języka łacińskiego. Był to przedmiot zawsze bardzo chętnie deklarowany i wybierany przez naszych uczniów. Stąd pojawia się w siatce już od pierwszej klasy. I w klasach matematyczno-fizycznych również przedmiot uzupełniający, statystyczna analiza danych. Może to słówko o tej statystycznej analizie danych, co to za przedmiot. Jest to przedmiot, który wspiera naukę fizyki. Realizowany w podziale na grupy, czyli w 16-osobowych grupach, czyli połowie klasy. W laboratorium fizycznym przeprowadzane są doświadczenia i potem są one analizowane, czyli poddawane analizie przez uczniów, oczywiście pod kierunkiem nauczyciela. Proszę Państwa, może nie będę już mówiła szczegółowo o przedmiotach, które są punktowane w rekrutacji. Bo pewnie Pani Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej o tym powie szczegółowo. Powiem tylko tyle, że najczęściej te przedmioty, oczywiście język polski, matematyka w każdym oddziale, ale pokrywają się z rozszerzeniami przedmiotów. Wyjątek stanowi klasa U, gdzie nie jest brany pod uwagę język angielski. Jeszcze raz zapraszam Państwa na stronę hoffmanowa.pl. Znajdziecie tam Państwo wszystkie terminy, wszystkie informacje w zakładce rekrutacja. Zawsze można do tego zajrzeć.
Proszę Państwa, na koniec chciałabym przejść do pytań. Dostałam tutaj, wiem, że nasi kandydaci często pytają o różne sprawy. Ja pozwoliłam sobie te pytania przekopiować tak, jak Państwo je zadajecie. Proszę wybaczyć, czasami pytania będą bardzo bezpośrednie. Jaki jest poziom matematyki szkoły? Czy to prawda, że każdy musi chodzić na korki? No to jest trudne pytanie. Mam nadzieję, bardzo bym sobie życzyła tego, żeby poziom matematyki był bardzo wysoki. Wydaje mi się, że nasi uczniowie zdają bardzo dobrze egzaminy maturalne z tego przedmiotu. Proponuję pytanie o korki zostawić uczniom. Wydaje mi się, że niektórzy korzystają z takiego wsparcia, ale mam nadzieję, że większość jednak nie. Czy szkoła prowadzi koła przygotowujące do olimpiady z biologii? Proszę Państwa, tu znowu jest trudne pytanie. Przyszły rok zapowiada się dosyć skromnie, ponieważ miasto stołeczne Warszawa już zapowiedziało, że ten budżet na zajęcia dodatkowe będzie bardzo okrojony. Ale wiem, że jeżeli uczniowie są zainteresowani udziałem w olimpiadzie biologicznej, czy w olimpiadzie chemicznej, czy w jakiejkolwiek innej olimpiadzie, to zawsze otrzymają wsparcie od nauczyciela. Czy to prawda, że zmieniła się nauczycielka biologii i poziom szkoły spadnie? Proszę Państwa, nauczyciele rzeczywiście się zmieniają i to nawet dosyć często. Ja mogę Państwa tylko zapewnić, że dołożę wszelkich starań, żeby poziom nauczania wszystkich przedmiotów był jak najwyższy. Jaka jest maksymalna ilość sprawdzianów w tygodniu i jak często są kartkówki? To znowu chyba pytanie bardziej do uczniów. Wydaje mi się, że chyba nie więcej niż 3, ale być może czasami w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się tak, że tych sprawdzianów jest więcej, szczególnie jak zbliża się wystawienie ocen. Ale znowu proponuję zadać to samo pytanie naszym uczniom. Jak wyglądają wycieczki i dokąd są? O, to jest bardzo dobre pytanie. W naszych planach wychowawczych, w kalendarzu szkoły zawsze bardzo ważne miejsce zajmowały wyjazdy, wycieczki. Jak Państwo wiecie, jesteśmy w szczególnym momencie. Koronawirus zamknął nas w domach, uniemożliwił przemieszczanie się. Powiem tylko tyle, że bardzo tęsknimy za tymi wyjazdami i życzymy sobie, żeby one jak najszybciej wróciły. Wycieczki, o wycieczkach pewnie też powiedzą osoby, które będą występowały po mnie, pewnie samorząd uczniowski tutaj najwięcej Wam o tym opowie. Opowie też o inicjatywach uczniowskich realizowanych najczęściej w szkole i mam nadzieję, że od września uda nam się te wszystkie inicjatywy zaplanowane również zrealizować. Czy szkoła bierze udział w zawodach sportowych? Tak. Ile jest średnio osób w klasach? W klasach pierwszych w tym roku są 33 osoby, najczęściej. Ze względu na podwójny nabór one są tak liczne, chociaż w klasach starszych chyba też ta liczba jest zbliżona. Taką liczbą naszą pierwotną to były 32 osoby. Powiem jeszcze tyle, że klasa musi liczyć co najmniej 31 osób, aby móc realizować podział na grupy na fizyce, chemii, biologii. Prawo oświatowe dopiero przy takiej liczbie dopuszcza podział na grupy na części godzin. Czy jest obowiązek chodzenia na religię lub i etykę? Nie ma obowiązku. Ale jest możliwość chodzenia. Na jakim poziomie jest sport i WF?
jak jest realizowany? To jest chyba trudne pytanie. Myślę, że jest realizowany na najwyższym możliwym poziomie. To oczywiście zależy od warunków, w jakich jest realizowany, ale też możliwości uczniów. Na pewno staramy się szanować preferencje, możliwości zainteresowania uczniów i są w szkole obecne zajęcia, SKS po lekcjach, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ile powinno mieć się punktów, żeby dostać się na Biolchem? Proszę Państwa, odsyłam znowu na hoffmanowa.pl. Macie tam Państwo wszystkie progi z zeszłego roku, z tym, że proszę Państwa, uprzedzam, że to nie są jakieś ustalone przez nas progi. Progi ustalają się zawsze od nowa, w zależności od wyników kandydatów. Ile mniej więcej chętnych ma co roku profil matematyczny? Proszę Państwa, dużo. Dużo chętnych do każdego profilu. Czy w czasie przerw w HOF jest tłoczno na korytarzach? Nie wiem. Powiem tak, we wrześniu, w pierwszych dniach września miałam wrażenie, że było tłoczno, szczególnie na klatkach schodowych. Potem uczniowie zapoznali się z topografią szkoły, odkryli, że oprócz jednej klatki schodowej istnieją również cztery inne i myślę, że zaczęli szukać alternatywnych dróg i troszkę ten ruch był mniejszy. Czy w Hoffmanowej są wymiany zagraniczne? Była w zeszłym roku wymiana ze szkołą w Toulouse we Francji i była zaplanowana wymiana niemiecka, która ze względu na koronawirusa nie doszła do skutku. Czy klasa jest podzielona na grupy? Tak, jest podzielona na niektórych przedmiotach, na WF-ie, na angielskim, na informatyce zawsze. I na części lekcji, na mniej więcej połowie lekcji biologii, chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa, być może o czymś zapomniałam. Czy trzeba się dużo uczyć do przedmiotów nierozszerzonych? Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę trzeba się uczyć, ale też proponuję zadać to pytanie uczniom. Czy szkoła obsługuje dziennik elektroniczny? Od razu uprzedzam, że to są pytania przepisane po prostu. Tak, mamy dziennik elektroniczny Librus. Czy do wszystkich przedmiotów są potrzebne podręczniki, czy trzeba je nosić? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mamy szkolny zestaw programów nauczania powiązanych z podręcznikami i zbiorami zadań. Ale tak naprawdę każdy nauczyciel decyduje, czy trzeba nosić podręcznik, czy trzeba nosić zbiór zadań na lekcję. Mamy też szafki w szatni, gdzie ewentualnie można te książki zostawić. Czy przenoszenie się między klasami jest bezproblemowe? Nie. Przenoszenie między klasami jest bardzo trudne. Także jeszcze raz prośba o uważny wybór klasy i uważny wybór języka obcego. To są bardzo trudne sprawy. Najczęściej po pierwszej klasie zbieramy podania od uczniów i próbujemy przenieść wszystkich uczniów, którzy chcą się przenieść. Czasami nie udaje się przenieść wszystkich, bo nie ma miejsca już w danej klasie. Czy w szkole są miejsca, gdzie można odpocząć, pogadać, pouczyć się? Czy są nowoczesne pracownie? Tak. Czy jest bufet? Tak, jest bufet. Bufet działa na zasadzie restauracji, czyli można przyjść i kupić dowolne danie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam serdecznie do 9. Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Uprzejmie dziękujemy Pani Dyrektor za prezentację.
Po krótkiej przerwie spotkamy się z komisją rekrutacyjną, która z pewnością rozwieje wszystkie wątpliwości związane z tegorocznym procesem rekrutacji. Szanowni Państwo, drodzy kandydaci, witamy na krótkim live komisji rekrutacyjnej. Chciałybyśmy rozwiać rozmaite wątpliwości dotyczące terminów rekrutacji i tego, w jaki sposób należy się z nami kontaktować. Zaczniemy jednak od przypomnienia sprawy najważniejszej, czyli profili w naszej szkole. Witamy serdecznie. Przygotowaliśmy tutaj dla Państwa taką prezentację, która będzie umieszczona na naszej stronie. Natomiast pokrótce opowiemy o profilach, o terminach i o tej szczególnej sytuacji w czasie rekrutacji, która jest związana z koronawirusem. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Pani Dyrektor, otwieramy w tym roku profile następujące, klasa matematyczno-biologiczno-chemiczna. Będą dwie takie klasy, to będzie klasa A i B. Dodam tutaj, że przedmioty punktowane w tej klasie to jest tak jak we wszystkich klasach, matematyka i język polski oraz biologia i chemia. Poza tym mamy po jednej klasie matematyczno-fizyczno-informatyczna, matematyczno-fizyczno-chemiczna i matematyczno-fizyczno z językiem angielskim. W tych klasach przedmioty punktowane to matematyka i język polski, w klasie z informatyką informatyka, w klasie z chemią chemia, natomiast w klasie U matematyczno-fizyczno z językiem angielskim zamiast języka angielskiego przedmiotem punktowanym będzie chemia. Dodatkowo jeszcze dwie klasy z rozszerzoną matematyką i geografią, jedna z nich z rozszerzonym WOS-em, a druga z rozszerzoną historią. W każdej klasie kontynuujemy język angielski i drugi język obcy jest językiem, który Państwo wybieracie. Jest to wybór spośród hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego bądź francuskiego. Można wybrać poziom podstawowy bądź kontynuację, przy czym tutaj zastrzegamy, że grupa otwiera się w przypadku zgłoszenia co najmniej 14 chętnych. W związku z tym, kiedy uda się już zakwalifikować do naszej szkoły, poprosimy Państwa o wypełnienie takiego kwestionariusza, będziemy prosili o wskazanie dwóch języków. Pierwsza preferencja i druga preferencja na wypadek, gdyby jednak ta grupa się nie utworzyła. Często pytacie Państwo o progi punktowe. Progi punktowe z ubiegłych lat umieszczone są na stronie szkoły www.hoffmanowa.pl w zakładce rekrutacja. Natomiast proszę pamiętać, że mają one tylko i wyłącznie charakter orientacyjny, ponieważ co roku próg punktowy jest nowy, ustalany przez kandydatów na podstawie ich wyników, osiągnięć, ale jest też zmienny w zależności od zasad rekrutacji, które panują w danym roku. W szczególności w tym roku zmieniła się lista punktowanych konkursów, co może znacząco wpłynąć na progi, które się pojawiają. To jest też być może dobre pytanie, żeby powiedzieć o czymś, co pojawiło się na czacie. Czy przyjmujemy też kogoś, kto nie jest laureatem olimpiady? Tak. W każdych klasach zwykle jest kilku laureatów konkursów kuratoryjnych, ale całkiem spora grupa miejsc jest z normalnej rekrutacji. Także nie trzeba się tym bardzo mocno przejmować. Osoby, które nie są laureatami, także mogą spokojnie zmierzyć się z rekrutacją do Hoffmanowej. Teraz postaramy się przybliżyć Państwu harmonogram postępowania rekrutacyjnego. On jest dostępny oczywiście też na stronie i opowiemy też o sposobach kontaktu z nami i o przesyłaniu nam rozmaitych materiałów. Proszę Państwa, rekrutacja rozpoczęła się od 15 czerwca, czyli od zeszłego tygodnia. Od tego momentu do 10 lipca możecie Państwo składać do nas wniosek o przyjęcie do szkoły, który wypełniacie na stronie rekrutacyjnej dla kandydata. W związku z sytuacją związaną z wirusem działa to w tej chwili w ten sposób, że możecie Państwo wypełniać ten wniosek elektronicznie i wysyłać do nas, korzystając z profilu zaufanego rodzica, drogą mailową. Ta droga tutaj jest również otwarta dla osób, które jeśli nie mają takiego profilu, a chcą wysłać do nas wniosek, to mogą to zrobić w ten sposób, żeby go
wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanowany wniosek wysłać do nas na adres mailowy rekrutacja@hoffmanowa.pl. Ta droga jakby wysyłania do nas i zgłaszania się do nas wniosku jest tak naprawdę drogą do 10 lipca cały czas otwartą. Niemniej jednak, ponieważ od 26 czerwca, kiedy uczniowie otrzymają już świadectwa, będziemy również oczekiwać dostarczenia do nas kopii świadectw potwierdzonych, z których będziemy czytywać i oceny, i osiągnięcia ucznia. Prosimy o, jeśli to jest możliwe, o przywiezienie tych dokumentów do szkoły, tak, od 26 czerwca razem z kopiami świadectw, z kopią świadectw i kopią dyplomów, które potwierdzają osiągnięcia, możecie po prostu Państwo zabrać ze sobą wniosek. Ta droga wygląda w ten sposób, że najpierw musimy przyjąć wniosek i go zatwierdzić, a następnie przyjąć kopię świadectwa. No niemniej jednak od piątku tego do 10 lipca można to wszystko zrobić u nas na miejscu. Bardzo prosimy o tą papierową wersję, dlatego że te dokumenty są dla nas podstawą do zweryfikowania po prostu osiągnięć kandydata i jest to zdecydowanie jakby lepsze do odczytania, jeżeli będziemy mogli mieć to po prostu w ręku niż czasami wysłane w mailu, który może być mniej czytelny. Bardzo by nam na tym zależało. Oczywiście, jeśli nie macie Państwo takiej możliwości, to również to można cały czas korzystać z tej drogi mailowej i wysyłać te dokumenty zeskanowane, ale potwierdzone za zgodność z oryginałem na nasz adres. Wszelkie pytania związane z rekrutacją możecie Państwo kierować na wspomniany już adres mailowy rekrutacja@hoffmanowa.pl. To jest też dobry moment, żeby wspomnieć o rzeczy, która wzbudza pewną konfuzję co roku, mianowicie kwestii preferencji, które wybieracie Państwo w swoich wnioskach. Bardzo prosimy o to, żeby przemyśleć dobrze kolejność oddziałów i szkół, która się w tej preferencji pojawia, ponieważ kandydaci są przydzielani do klas według swoich preferencji, to znaczy w pierwszej kolejności są rozpatrywani na swojej pierwszej preferencji, potem na drugiej, trzeciej i tak dalej. Decydują punkty, nie preferencje, to jest bardzo ważne, za każdym razem decydują punkty, więc jeżeli osoba z drugiej preferencji miała więcej punktów niż osoba z pierwszej preferencji, to i tak te więcej punktów ma, jest kluczowe. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby patrzeć jednak na preferencje, ponieważ kandydat, jeżeli dostaje się ze swojej pierwszej preferencji, to nie jest już rozpatrywany w szkole, która była na drugiej preferencji, trzeciej bądź piątej. A ponieważ potem zmienianie, jak pani dyrektor mówiła, klas jest bardzo trudne, nawet czasami jeszcze w trakcie rekrutacji to próbujecie Państwo robić, to dobrze jest o tym pamiętać i wcześniej przemyśleć kwestię wyboru profili. Teraz parę słów na temat świadectw. Od 26 czerwca do 10 lipca będzie Państwo przynosili do nas kopię świadectwa. Pani dyrektor Sutkowska powiedziała już o tym parę słów. My bardzo prosimy o to, żeby w miarę możliwości przynosić kopię papierową. Wtedy przy okazji można też złożyć papierowy wniosek do szkoły. Kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Ona powinna być poświadczona za zgodność z obu stron. To jest ważne, zdarza nam się często, że jest poświadczona tylko z jednej. Jeżeli ktoś z Państwa jest pewien dostania się do szkoły, ponieważ na przykład jest laureatem konkursu kuratoryjnego, może już na tym etapie przynieść do nas oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wtedy powinien także złożyć kwestionariusz, który już wkrótce będzie dostępny na naszej stronie. Świadectwo ukończenia szkoły jest bardzo ważnym dokumentem, na podstawie którego naliczane są punkty w postępowaniu rekrutacyjnym, więc powinni Państwo zwrócić uwagę na kilka spraw, które z tym są związane. Nie ma obowiązku przynoszenia do nas poświadczeń, dyplomów z dodatkowych osiągnięć, natomiast bardzo byśmy prosili, żeby takowe przynosić, ponieważ one ułatwiają nam rzetelną i sprawną weryfikację osiągnięć. Najlepiej jest przynieść nam kopię takich dyplomów, przy czym i tak warto przypomnieć, że będą liczone tylko te osiągnięcia, które są wymieniane w szczególnych osiągnięciach na świadectwie. Bardzo dużo osób na czacie pytało o to, jakie konkursy są liczone w danym roku.
Wykaz punktowanych zawodów wiedzy artystycznych i sportowych jest na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Warto do tego linku zaglądać. Tam jest zakładka Rodzice i uczniowie, a następnie rekrutacja do szkoły. Tam jest ten wykaz zawodów. Odpowiadając na pytanie z czatu o to, czy liczone są punkty za Olympusa, Albusa, Multitest i rozmaite inne konkursy, warto pamiętać o tym, że to wszystko zależy od tego, w którym roku kandydat brał udział w danym konkursie, ponieważ są różne listy konkursów na różne lata. Inna lista konkursów obowiązuje za konkursy, które odbyły się w tym roku szkolnym, a inna za te, które odbyły się w poprzednich latach. Około 10 lipca powinny być już zweryfikowane wszystkie osiągnięcia. Wtedy kandydaci i rodzice powinni sprawdzić na swoich kontach w systemie, czy osiągnięcia zostały zweryfikowane. Jeżeli osiągnięcia nie mieszczą się na świadectwie, to jest przypadek, który czasami się zdarza, warto pamiętać o tym, że można wtedy na świadectwie używać wszelkich możliwych skrótów, a następnie dostarczyć nam suplement do świadectwa, na którym te skróty są rozwijane. Taki suplement oczywiście powinien być też podpisany przez szkołę, przez dyrektora z pieczątką szkoły. Jeżeli chodzi o wolontariat, to nie ma potrzeby potwierdzania go za pomocą specjalnych dyplomów. My też nie weryfikujemy tego, ile było godzin wolontariatu, ani jaki to był rodzaj. Wystarczy, że na świadectwie pojawia się słowo wolontariat i nie trzeba go w żaden sposób rozwijać. Raz jeszcze bardzo prosimy o dostarczanie do 10 lipca papierowej kopii świadectwa. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, no to oczywiście prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@hoffmanowa.pl. I proszę Państwa, od 31 lipca rusza kolejny etap rekrutacji. Od 31 lipca do 4 sierpnia czekamy na dostarczenie do nas kopii zaświadczeń o wynikach egzaminów, podobnie jak w przypadku świadectw potwierdzonych za zgodność z oryginałem. I w tym okresie również pojawia się dla Państwa i dla kandydatów możliwość zmiany wniosku. Można zmienić kolejność szkół, które wcześniej się zadeklarowało we wniosku, ale można to zrobić pod warunkiem, że przyjedziecie Państwo do nas do szkoły i złożycie taką prośbę o anulowanie wniosku. Wtedy po tym anulowaniu możecie na nowo tak naprawdę ten wniosek wypełnić i podobnie jak było w tym pierwszym etapie rekrutacji, wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać do nas, albo też przywieźć najlepiej w takiej wersji papierowej. Wcześniej tutaj jeszcze może nie zwróciłam na to uwagi, ale jak jesteśmy przy wniosku, to chciałabym może jeszcze tą informację uzupełnić, że po wydrukowaniu wniosku nie powinniście nanosić już na nim żadnych zmian, czyli jeżeli zdecydujecie się na określoną kolejność szkół i na sprawdzenie tych wszystkich danych i wydrukujecie już ten wniosek, to należy go traktować jako ostateczny wniosek, który jest u nas składany. Każda zmiana, którą mielibyście dokonać, choćby najdrobniejsza, wymaga ponownego wydrukowania wniosku. W tym okresie musicie się Państwo zmieścić ze wszystkim, czyli należy mieć u nas złożony wniosek, złożone kopie świadectw, kopie zaświadczeń, różnych dyplomów, takich, które potwierdzają osiągnięcia wypisane na świadectwie, a także kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu. Ten etap kończy się 4 sierpnia. I podobnie jak przy świadectwach, jeszcze raz podkreślę, jeśli tylko jest taka możliwość, prosimy o dostarczenie papierowych kopii tych zaświadczeń. Ponieważ ten okres jest bardzo krótki, chciałabym tutaj powiedzieć jeszcze, że oferujemy Państwu pomoc przy tym etapie i jeżeli zdarzyłoby się, że ktoś Państwa z kandydatów będzie anulował ten pierwszy wniosek i wypełniał kolejny. Jest taka możliwość, żeby zrobić to u nas na miejscu w szkole. Po prostu, jeżeli Państwo zmienią już te preferencje w systemie i będą mieć gotowy wniosek, możecie go wydrukować u nas w szkole. Do 4 sierpnia składacie Państwo na nowo wnioski, jeżeli anulowaliście stary, oraz poświadczone kopie wyników egzaminu. Do 5 sierpnia komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała te osiągnięcia, natomiast 12 sierpnia podamy do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wszystkie te listy będą wisiały w szkole
od strony wspólnej tuż przy wejściu, ale listę zakwalifikowanych wywiesimy także na stronie szkoły www.hoffmanowa.pl. Od 13 do 18 sierpnia następują 4 dni, kiedy kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych potwierdzają swoją wolę nauki w 9 liceum. Żeby potwierdzić wolę nauki, powinniście Państwo dostarczyć do nas oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kwestionariusz 9 liceum, który już wkrótce będzie dostępny na stronie szkoły, dwie fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie oraz kartę zdrowia, jeżeli taka karta zdrowia była prowadzona i jest w Państwa posiadaniu. 19 sierpnia do godziny 14 komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W tym miejscu warto wspomnieć, że w tym samym terminie od 13 do 18 sierpnia będziemy prowadzili rekrutację uzupełniającą. Kandydaci niezakwalifikowani, a chcący stać się uczniami 9 liceum, mogą w tym czasie złożyć podanie do dyrektora szkoły na formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej. Korzystając z tego formularza, składacie Państwo to podanie w tym terminie. Jeżeli pojawią się wolne miejsca, to dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją rekrutacyjną na podstawie kryteriów obowiązujących w rekrutacji będzie przyjmował na podstawie tych podań. Proszę Państwa, na zakończenie krótkie przypomnienie tutaj tych najważniejszych rzeczy, o które byśmy bardzo Was serdecznie prosili. Najważniejsze dokumenty, jakie trzeba dostarczyć do szkoły, to kopia świadectwa i kopia zaświadczeń o wynikach egzaminów oraz, jeżeli takie Państwo posiadacie, dyplomy potwierdzające te osiągnięcia, które są wypisane i wymienione na świadectwie. Często to pomaga rozwinąć jakieś skróty, które są wpisane na świadectwie, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, o czym jest dany wpis, jaki to jest konkurs. Jeśli jest tylko taka możliwość, bardzo prosimy, żeby wszystko było to dostarczone w wersji papierowej, wtedy zdecydowanie to ułatwia odczytywanie tych wyników, które uzyskały Państwa dzieci. Ze względu na bezpieczeństwo bardzo prosimy pamiętać o maseczkach, rękawiczkach, o zachowaniu dystansu. Przy wejściu do szkoły jest takie miejsce, gdzie można dezynfekować dłonie i my też tutaj staramy się tych wszelkich reguł bezpieczeństwa przestrzegać. Jeszcze dodatkowo poprosimy o to, żeby mieć zawsze ze sobą coś do pisania, własne przybory. Serdecznie zapraszamy do nas. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie szkoły www.hoffmanowa.pl w zakładce rekrutacja. Warto przed dokonaniem ostatecznego wyboru jeszcze raz tam zajrzeć i przekonać się, czy właśnie ten profil jest tym wymarzonym. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Znakomita większość naszych absolwentów dostaje się na wymarzone uczelnie. Dowiedzmy się, jak Hoffmanową pamiętają dawni uczniowie i czy nasza szkoła pomogła im kontynuować naukę tam, gdzie chcieli. A może mają dla nas jakieś wskazówki? Natalia Senatorska, dwukrotna szefowa festiwalu filmowego 9 minut. Hej. Wiktoria Gorzelewska, organizatorka wielu wyjazdów, angażowała się w festiwal teatralny 12 minut oraz Hof Garden Parku. Cześć wszystkim. Janek Królikowski, przewodniczący samorządu uczniowskiego w latach 2018-2019. Dzień dobry wszystkim. Natalia, na dobry początek, co najlepiej wspominasz ze swojego okresu w liceum? No, to jest w sumie dobre pytanie, bo mogłabym powiedzieć, że jakieś takie, wiadomo, przyjaźnie i tak dalej, ale wydaje mi się, że najbardziej zapadło mi w pamięć te wszystkie festiwale i wyjazdy, które przyczyniły się do tego, że zawiązały się te wszystkie przyjaźni, więc wydaje mi się, że ta cała otoczka która jakby jest oprócz tej nauki, to jest sporo, to wszystko, co jakby jest oprócz tej nauki, chyba jest takie najbardziej zapadające w pamięć. No i pozostanie na lata. Wiktoria, patrząc z perspektywy czasu, czego nauczyła Cię Hoffmanowa?
Myślę, że Hasanowa przede wszystkim nauczyła mnie takiej rzetelności i samodzielności w nauce, która mi się potem bardzo przydała na studiach. To też był zupełnie inny system jakby nauczania niż w gimnazjum. Tutaj każdy musiał poświęcić trochę chwilę sam na swoją refleksję nad książkami, nad tym, ile pracy chce włożyć. Też jest duża systematyczność potrzebna, żeby sobie radzić i to jest cecha, która jest potrzebna na studiach i myślę, że Hoffmanowa zdecydowanie tego nauczyła, takiej pracy i sumienności. Janek, w dorosłym życiu duży nacisk stawia się na kompetencje miękkie. Wszyscy bardzo angażowaliście się w działalność samorządu uczniowskiego oraz inne inicjatywy uczniowskie. Mógłbyś nam powiedzieć, jak pomogło Ci to w rozwinięciu tych zdolności? No myślę, że Hoffmanowa daje bardzo jakby dużo możliwości właśnie rozwijania całych kompetencji miękkich. Myślę, że przede wszystkim przez cały wachlarz wydarzeń, które mamy możliwość organizowania, właśnie począwszy od festiwalu teatralnego, festiwalu filmowego, niegdyś Nocy Artystów, Hofgarten Party, czyli imprezy plenerowej na dziedzińcu szkoły. Poza tym Dzień Otwarty dla Kandydatów właśnie, Dzień Sportu i Dzień Szkoły też, tak? Więc tych wydarzeń do organizowania jest bardzo dużo. No i w trakcie nich można oczywiście swoje kompetencje miękkie rozwijać przez rozmowy z różnego rodzaju partnerami, firmami, sponsorami, więc tych możliwości jest dużo. No i oprócz tego z autopsji z samorządu mogę powiedzieć, że w trakcie kadencji też jest dużo możliwości tak, żeby rozwinąć swoje kompetencje, czy przez wystąpienia publiczne, czy przez bycie przedstawicielem, tak? No w samej szkole to wiadomo, ale poza szkołą, tak, przed władzami na przykład miasta, więc tych możliwości jest bardzo dużo. I się przydają potem w przyszłości, między innymi na studiach i na pewno będą się przydawać. Czy w Hoffmanowej można rozwijać swoje pasje, czy jedyną pasją staje się nauka? No tutaj Janek już dobrze zaczął i zrobił bardzo dobry wstęp, bo chyba mówiąc już o festiwalach można od razu, może zapalić się taka lampka, że no tej nauki faktycznie jest sporo, ale tego czasu na pasję naprawdę starcza i no, nawet u nas w klasie były osoby, które zarówno realizowały się w sporcie, czy nie wiem, w szkole muzycznej, także jakby jedno nie wyklucza drugiego i wydaje mi się, że jakby najważniejsze jest mieć dobry plan i dobry harmonogram dnia, żeby to wszystko jakoś sobie rozłożyć, bo przy dobrym zaplanowaniu tego wszystkiego naprawdę czasu znajdzie się na wszystko, bo nie zapominajmy, że to dalej jest liceum, a nie naprawdę jakiś Cambridge, więc da się to wszystko pogodzić. Wiktoria, czy tak wiele obowiązków rzutowało na czas Twojego odpoczynku? Nie, myślę, że teraz na studiach jest zdecydowanie bardziej te obowiązki rzutują na mój odpoczynek, jest dużo gorzej. A w liceum to była faktycznie sielanka i tak naprawdę wcale nie było tak źle. Jest dużo nauki, ale tak jak powiedzieli moi przedmówcy, że jest mnóstwo czasu na rozwijanie swoich pasji, na angażowanie się w różne inicjatywy. No ale właśnie też przede wszystkim na odpoczynek po szkole, na odpoczynek w weekend, na spotykanie się z przyjaciółmi. No kwestia jest też rozplanowania swojego czasu i myślę, że Hoffmanowa też uczy właśnie tego, żeby rozplanować ten czas, aby w końcu pogodzić jakby i te wszystkie pasje, naukę i razem z wolnym czasem. Nie było tak źle naprawdę. Pytanie do wszystkich. Czym zajmujecie się teraz? Jak to zaczyna? Ja. Chyba Natalia? Dobra, ja Natalia. No dobra, no to ja się zajmuję bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ za 2 dni piszę maturę z fizyki, więc od razu mogę powiedzieć, że byłam w klasie matematyczno-geograficzno-historycznej, więc no jakby jestem dobrym przykładem na to, że czasem nie da się albo nie chce się zmienić klasy, ale to jakby nie zamyka drogi, żeby realizować to, co się tak naprawdę chce, więc za 2 dni zdaję maturę z fizyki, no i wybieram się potem na studia. Także aktualnie to w życiu robię, a dodatkowo pracuję w teatrze i w firmie matematycznej, więc jeszcze kompetencje, jakieś tam pasje rozwijam matematycznie. Teraz? Natalia, a jaki jest według Ciebie główny cel naszej szkoły i jak oceniasz poziom nauki w Hoffmanowej? A to jeszcze do mnie.
No dobrze. Znaczy, poziom oceniam w sumie na dobry, bo ja przychodząc do tej szkoły nastawiałam się na to, żeby mieć dobry poziom matematyki. Chciałam mieć po prostu jakby takie przygotowanie, żeby bez problemu mogła napisać maturę rozszerzoną i z takim założeniem przyszłam i jakby to zostało w pełni osiągnięte. A cel szkoły, wydaje mi się, że z jednej strony szkoła bardzo się nastawia na przygotowanie nas pod ten egzamin naturalny, nie stricte na same wyniki, ale po prostu na to, żebyśmy byli dobrze przygotowani, ale daje też nam możliwość realizowania się w takich niecodziennych sytuacjach, jak jakieś, nie wiem, przygotowanie na przykład techniczne, można należeć przy festiwalu do jakichś sekcji technicznych, czy właśnie spełniać się w roli konferansjerki. No naprawdę jakby wydaje mi się, że szkoła ma na celu takie właśnie trochę takiej, nie wiem, nauki życiowej bardziej. Wiktoria, powiedz nam, co wyróżnia Hoffmanową? Tak naprawdę to mogę się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ mieszkałam w Bursie i tam spotykałam dziewczyny z różnych szkół i dało się to zauważyć, że naszą szkołę wyróżniają przede wszystkim te inicjatywy uczniowskie. Ich jest moim zdaniem absolutnie najwięcej chyba z całych, ze wszystkich warszawskich liceów. Od małych projektów, takich jak na przykład, nie wiem, międzyklasowe gry terenowe, które no nie poświęcają, nie zabierają wam aż tak dużo czasu, a jednak jest jakąś formą organizacji po te duże festiwale. I też jakby te wszystkie wydarzenia integrują społeczność i wiem, że w wielu liceach warszawskich brakowało integracji między uczniami, między klasami. I też tej integracji naszej sprzyjają wycieczki, które były organizowane w bardzo dużych ilościach, zarówno klasowe, jak i międzyklasowe, integracyjne wyjazdy, potem wycieczka maturalna na koniec liceum. No więc takie poczucie wspólnoty, myślę, i przyjaźni było dużo większe niż w niektórych liceach, które mogłabym porównywać. Co wyróżnia potem Hoffmanową na studiach, jak się można poczuć, to no tak jakby widać troszkę, kto jest z takiego bardziej wymagającego liceum. My po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, do samodzielnej pracy przede wszystkim. I to się przekłada na wyniki na studiach po prostu. To widać. Janek, gdybyś mógł, co zmieniłbyś w naszej szkole? Myślę, że zawsze takim malutkim minusikiem w trakcie dnia otwartego, jak kandydaci się pytali o to, gdzie można uprawiać sport, gdzie odbywają się lekcje wychowania fizycznego, teraz dostępna jest tylko, no nie tylko, bo oprócz małej sali gimnastycznej jest też wiele innych pomieszczeń, w których można uprawiać sport przez siłownię, ergometry i tak dalej, ale przez jakiś czas jako samorząd staraliśmy się razem właśnie z dyrekcją, z nauczycielami, z rodzicami o to, żeby w końcu powstała duża hala na dziedzińcu. No i właśnie od pewnego czasu już hala się buduje, więc jest szansa na zniknięcie tego małego minusa. Natalia, gdybyś mogła cofnąć się w czasie, co powiedziałabyś sobie przed pójściem do liceum? No na pewno powiedziałabym sobie, że to, co mówią wszyscy wokół i jakby czasami takie głosy zniechęcające mnie do pójścia do lepszej szkoły, bo przecież nie wiem, nie będę miała życia, nie będę mogła spać, w ogóle będę musiała się uczyć całe noce, to na pewno powiedziałabym sobie, że wcale nie będzie tak źle, bo wszystko jest dla ludzi i naprawdę tę szkołę ludzie kończą. Jak zaczynają, przychodzą, to naprawdę wychodzą i wszystko jest okej i naprawdę mają dalej normalne życie, więc na pewno powiedziałabym sobie, że to faktycznie będzie wymagało jakby pewnego przeskoku z jednego trybu nauki na drugi, ale to jest wszystko do zrobienia i to naprawdę nie wymaga jakiegoś ogromu pracy i wysiłku i zmieniania całkowicie życia o 180 stopni. Rozumiem. Już ostatnie pytanie. Czy macie jakieś rady dla przyszłych uczniów Hoffmanowej? Myślę, że taką jedną radę, jaką mogę dać, to żeby rzeczywiście się zaangażować, bo szkoła daje dużo możliwości, tak jak wspomnieliśmy o tych wszystkich wydarzeniach i organizacjach.
Myślę, że tutaj warto się zaangażować, dlatego że przy organizacji zawiązują się takie relacje i przyjaźnie, które są rzeczywiście potem, mogę powiedzieć, na całe życie. No. Więc to jest taka moja rada. I żeby się nie przejmować takimi jakimiś codziennymi, że tak powiem, sprawdzianami, trzeba się przejmować oczywiście i nauką, ale to nie może, że tak powiem, przesłaniać się całego życia. Tak, nie można się bać tego, że tego się nie da połączyć, bo jakby tak. Wydaje mi się, że no, to jest robione wszystko w szkole. Festiwal jest dla uczniów w szkole i nawet taki był zamysł, żeby właśnie odciążyć takiego ucznia od nauki. Także to jest po prostu fajne odskocznie i warto to wykorzystać, bo szkoła daje taką możliwość i naprawdę można to potem nawet wpisać do CV, czy naprawdę jakby to jest bardzo fajnie odbierane potem już po skończeniu szkoły, także warto. To się później przydaje właśnie, czy na studiach, czy w przypadku właśnie jakichś rozmów kwalifikacyjnych potem do pracy, też jest zdecydowanie prościej. Ja bym też chciała powiedzieć, żeby przyszli uczniowie nie rezygnowali ze swoich pasji i swoich zainteresowań, bo tak naprawdę w liceum może być trochę ciężko, na przykład, może być ciężko pogodzić te rzeczy, ale żeby jednak mimo wszystko się nie poddawać, ponieważ po skończeniu liceum okazuje się, że wszystkie nasze doświadczenia życiowe poza nauką są niezwykle cenne i tak naprawdę to, co nas wyróżnia w stosunku do innych ludzi, to jest właśnie jakaś nasza pasja albo talent, który potrafimy zmienić, a nie tak wyuczone na pamięć wzory, więc jakby nie powinniśmy rezygnować z tych pasji i rozwijać je również przez całe liceum. Bardzo dziękujemy absolwentom za rozmowę. Już za chwilę spotkamy się z samorządem Hoffmanowej, a teraz ponownie się schowamy. W Hoffmanowej przez cały rok sporo się dzieje. Rozmaite inicjatywy uczniowskie, festiwale czy imprezy to tylko część Hoff wydarzeń. Jak je zaplanować i zorganizować? Już teraz mamy okazję porozmawiać z samorządem Hoffmanowej i dowiedzieć się, w jaki sposób hoffmaniacy mogą wpływać na życie szkoły. W naszym studiu gościmy dzisiaj Weronikę Bielską, która obecnie pełni obowiązki przewodniczącego szkoły. Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, czy mnie słychać. W studiu również jest z nami Antek Plasota, przewodniczący szkoły byłej kadencji. Cześć wszystkim. No dobrze, to możemy zacząć chyba segment z pytaniami. Pierwsze pytanie skierowane do Was brzmi: jakie były Wasze zadania w samorządzie uczniowskim? Może nie, to może, Antek zacznie. To może ja zacznę, tak, dzięki Werka. Generalnie, tak jak już Oktawian powiedział, ja miałem przyjemność w zeszłym roku pełnić stanowisko przewodniczącego samorządu uczniowskiego w 9 ELO. Z czym się wiąże mnóstwo rzeczy, o których chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć. Jest to organizacja wydarzeń, jest to reprezentowanie uczniów przed Radą Pedagogiczną czy przed dyrekcją. Ale też miałem przyjemność w swoich poprzednich latach w tej szkole organizować kilka wydarzeń. Między innymi byłem szefem 9. edycji Festiwalu Teatralnego 12 minut. No to moja rola jest trochę podobna jak Antka. Właściwie ja byłam szefową 10. edycji Festiwalu Teatralnego 12 minut. A do tego byłam też w sztabie wyborczym Antka. No i w tym roku obecnie jestem osobą, która pełni obowiązki przewodniczącej samorządu szkolnego. Dobrze. W takim razie kolejne pytanie. Jakie kompetencje zdobyliście przy organizacji festiwali? Tak jak już wspomnieliśmy, mieliśmy okazję właśnie tworzyć te wydarzenie. W zasadzie wydarzenia, dlatego że u nas w szkole co roku organizowane są dwa festiwale. Festiwal filmowy 9 minut i teatralny 12 minut. One zawsze odbywają się w takim wyjątkowym dla naszej szkoły tygodniu festiwalowym, w którym również mamy przyjemność organizować święto szkoły. A w zeszłym roku był to jubileusz, 45-lecie. Festiwale to jedna z najwspanialszych okazji w szkole, żeby poznać po pierwsze nowe osoby, nawiązać znajomości, które jakby będą trwały przez cały ten okres chodzenia do szkoły, ale też
kształtowanie takich typowych umiejętności, z którymi jakby nie mamy do czynienia stricte na lekcjach, czyli jesteśmy wtedy poddawani sytuacjom stresogennym i musimy sobie sami z tym radzić, ponieważ festiwal, tak jak inne wydarzenia w Hoffmanowie, organizują praktycznie tylko uczniowie pod nadzorem nauczyciela, który opiekuje się danym wydarzeniem, więc mamy olbrzymią autonomię w tym wszystkim i tak jak już wspomniałem, takie podstawowe rzeczy, które można dzięki temu rozwinąć, są to właśnie integracja z nowymi znajomymi i rozwój takich kompetencji miękkich. Dla mnie i dla Antka temat festiwalu to zbierają taki temat rzeka, więc wydaje mi się, że moglibyśmy wam wypunktować dosłownie całą listę rzeczy, których nauczyliśmy się dzięki festiwalom, bo tak jak Antek mówi, głównie jest to dla nas możliwość, okazja na to, żeby rozwinąć takie umiejętności, które z reguły w takim życiu naszym szkolnym i w takim programie edukacyjnym no raczej nie są uwzględniane, a są bardzo przydatne w późniejszym naszym życiu. I na przykład między innymi jest to też ważna rzecz, że uczymy się dobrze zarządzać czasem, uczymy się też tego, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, a też mamy styczność z taką, można powiedzieć, z takim prawdziwym światem dorosłym, bo jednak musimy też nawiązywać różne współprace z teatrami, z firmami, które obejmą nas na przykład patronatem. Więc to też jest dobra taka pierwsza styczność i przełamanie lodów z tym takim światem dorosłym, jak to wszystko działa. W takim razie, jakie inne wydarzenia organizuje samorząd? Jakie wydarzenia możecie nam wypunktować, wymienić? No to jedną z takich według mnie ciekawych inicjatyw, wydarzeń, które organizuje samorząd szkolny, jest to na przykład bal zimowy. Tak jak we wielu szkołach są popularne tego rodzaju dyskoteki, chociaż to wydaje mi się, że bardziej w jakichś szkołach podstawowych. U nas bardzo ciekawą inicjatywą jest bal zimowy, który również warto tutaj podkreślić, że w dużej mierze organizowany jest również przez uczniów naszej szkoły. Tak samo właśnie jak szkolne nasze festiwale, czyli festiwal teatralny 12 minut i festiwal filmowy 9 minut. Praca tam także jest podzielona na sekcje, a ta inicjatywa jest właśnie inicjatywą samorządu szkolnego, który nadzoruje to wszystko. Na przykład też dopowiem, że na przykład nasi absolwenci też wspominali o takich wydarzeniach, które miały wcześniej miejsce, jak na przykład Hof Garden Party, które obecnie jest właśnie niemożliwe przez budowę hali gimnastycznej na naszym szkolnym podwórku. No i też warto powiedzieć, że ten rok akurat był dla nas taki wyjątkowy, no bo wiemy, jaką mamy sytuację na świecie, więc nie wszystkie wydarzenia, które były w kalendarzu szkolnym, mogły zostać zrealizowane. No ale jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku samorząd, który zostanie wybrany we wrześniu, na pewno zorganizuje więcej wydarzeń i wśród nich warto wymienić Noc Artystów, która była organizowana w poprzednich latach u nas w szkole i jest naprawdę też bardzo ciekawym wydarzeniem, które pozwala uczniom obcować ze sztuką w bardzo niecodziennych okolicznościach. I tak jak już wspominaliśmy, tych wydarzeń jest naprawdę mnóstwo i każdy na pewno znajdzie coś, czym się zainteresuje. A jak do organizacji wydarzeń podchodzi dyrekcja? Generalnie dyrekcja jest bardzo otwarta na wszystkie nasze propozycje. Oczywiście wszystkie zaplanowane przez samorząd wydarzenia, eventy muszą zostać zatwierdzone przez dyrekcję, ale sprawa to jest oczywista. Generalnie dyrekcja daje nam wolną rękę i bardzo zachęca nas, nawet można by tak powiedzieć, do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw, tworzenia nowych eventów czy ulepszania tych, które już zostały wymyślone wcześniej, bo zależy im również właśnie na rozwoju naszym, na takiej płaszczyźnie, no nie tylko stricte naukowej, ale również, żebyśmy mogli wspólnie jako społeczność szkolna stworzyć coś nietuzinkowego i coś, co mogłoby nas wszystkich, uczniów naszej szkoły, spajać razem i dawać właśnie możliwości na nawiązanie nowych kontaktów. I oczywiście wiadomo, że musimy w trakcie pracy nad jakimiś wydarzeniami utrzymywać ciągłą współpracę czy z gronem pedagogicznym, czy z dyrekcją, bo to jednak są osoby, które odpowiadają przede wszystkim za nasze bezpieczeństwo w szkole, ale także za aspekty, no, nad którymi nie możemy mieć takiej zupełnej autonomii, czyli chociażby finanse, które są no, niezbędne do tworzenia jakichś wydarzeń w szkole. Myślę, że wielu naszych widzów zastanawia się, w jaki sposób wybierany jest taki samorząd uczniowski, taki przewodniczący.
To jest bardzo prosta sprawa w naszej szkole. W przyszłym roku będzie się to odbywało troszeczkę inaczej przez sytuację, już o której mieliśmy okazję wspomnieć. Zazwyczaj przewodniczący jest wybierany w marcu i jego kadencja trwa rok. Oczywiście to może być ktoś z pierwszej czy z drugiej klasy, w czteroletnim liceum również z trzeciej. Ważne, żeby po prostu nie był to jego ostatni rok w szkole. No w tym roku kadencja będzie niestety troszeczkę skrócona, bo musieliśmy odwołać wybory, albo raczej przenieść je na inny termin przez pandemię. Czyli wybory odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu. No to teraz może takie pytanie bardziej osobiste. Które wydarzenie szkolne jest waszym ulubionym? Mi się wydaje, że z mojej ust nie może paść żadnej inna odpowiedź, jak tylko jedna festiwal teatralny 12 minut. Jest to wydarzenie na pewno niesamowite, zarówno patrząc na nie od takiej strony organizacyjnej, gdzie można poznać tą pracę zza kulis, jak i również jest to według mnie wspaniałe wydarzenie ze strony widza, który może przyjść i korzystać już z tego, co stworzyliśmy podczas realizacji całego tego wydarzenia, ponieważ na tym festiwalu możemy oglądać sztuki nie tylko z naszej szkoły, ale również sztuki z różnych innych warszawskich liceów. I to jest właśnie niesamowite, bo to jest takie wydarzenie, które spaja nas wszystkich ze sobą razem, daje nam możliwości na poznanie się i na obcowanie ze sztuką, które też jest bardzo ważne i daje nam możliwość oderwania się od tego codziennego, w pewnym momencie może też już takiego rutynowego życia szkolnego i otwiera nam takie nowe możliwości, nowe spojrzenie. I właśnie to jest takie wyjątkowy czas, kiedy nasza szkoła zamienia się w teatr właściwie. To ja swoją odpowiedź bym rozszerzył do całego tygodnia festiwalowego, ponieważ w tym roku moja rola nie obejmowała tylko organizacji samego festiwalu 12 minut, ale przede wszystkim zająłem się świętem szkoły, jubileuszem, z którego okazji mogliśmy zrealizować jeszcze wcześniej film związany z naszą patronką. Był to też bardzo duży projekt, który obejmował m.in. wyjazd do Drezna i do Paryża, w którym kręciliśmy z profesjonalną ekipą wiele scen, a potem jakby kończyliśmy całość w Warszawie. No i także samorząd miał w tym roku również swoją rolę na festiwalach. Była to nagroda specjalna samorządu. Także naprawdę osoby, które chciałyby się zaangażować w pracę w samorządzie, nie będą się na pewno nudzić w szkole. W takim razie, czy polecacie przyszłym uczniom HOF działanie w samorządzie szkolnym? Mi się zdecydowanie. Wydaje, że zdecydowanie tak. Jak widzimy, ja tak jesteśmy do tego zgodni. I wiadomo, nie każdy z nas ma takie, można powiedzieć, predyspozycje do tego, ale jakby nie musimy się o to martwić, bo właściwie prawda jest taka, że każda osoba może stworzyć ten samorząd. Nie musi być może przewodniczącym samorządu, ale również będąc przewodniczącym klasy, mamy jakiś tam udział w samorządzie szkolnym i cała społeczność szkolna właściwie tworzy ten samorząd. Jestem pewna, że każdy poprzedni samorząd słuchał potrzeb uczniów naszej szkoły i każdy kolejny samorząd też na pewno będzie to robił, bo ta szkoła jest miejscem dla nas i angażując się w działania samorządu, możemy sprawić, że ta szkoła stanie się lepsza i właściwie otworzą się przed nami nowe drzwi, nowe wrota i będziemy mogli ulepszać nasze miejsce, w którym jednak będziemy spędzać kilka najbliższych lat, co uważam za po prostu wspaniałą możliwość. I pamiętajcie też, że nigdy nie działacie w tym sami. To jest cała grupa osób, której zależy na tym samym. No i też warto powiedzieć, że pomimo tego, że na pewno jest to czasochłonne i zajmuje sporo czasu i energii, to jednak jest to też po prostu dobra zabawa, która, jak już mówiliśmy, pozwala wam się trochę oderwać od tego typowego szkolnego życia i momentami zająć czymś innym niż nauką, no, której niewątpliwie w naszej szkole też jest całkiem sporo. Więc warto jest czasami mieć taką odskocznię i po prostu zwiększyć trochę swoje możliwości w szkole. Jakie relacje panują między uczniami a nauczycielami w szkole? Myślę, że to jest pytanie
na które ciężko jest nam odpowiedzieć do końca, bo oczywiście nie każdy z nas miał styczność ze wszystkimi nauczycielami, ale co warto podkreślić, to że relacje między uczniami i nauczycielami są w większości partnerskie. My nie jesteśmy traktowani jak osoby, które mają zawsze wykonywać jakieś polecenia, tylko jednak wnosimy swoje pomysły i możemy współtworzyć tą naszą szkolną społeczność, a nie jesteśmy tylko takimi wykonawcami jakichś czynności czy pomysłów, które zostały nam powierzone. I właśnie bardzo dobrym przykładem są te wszystkie inicjatywy, o których tak opowiadamy wam z Antkiem, bo one nie powstały właściwie odgórnie i dostaliśmy do nich zmuszenia, właściwie one wychodziły z potrzeb uczniów, z tego, co oni wymyślali, i nauczyciele są otwarci na nasze propozycje, pomysły, a w takich relacjach, można powiedzieć, takich czysto codziennych, szkolnych, nauczyciele też starają się być dla nas, jak najbardziej nam pomóc w każdej możliwej sytuacji. I jeżeli tylko tego chcemy, to naprawdę jesteśmy w stanie dogadać się dosłownie z każdym nauczycielem, oczywiście. I wiadomo, że oni są tutaj w tej szkole dla nas i służą nam pomocą, kiedy tego potrzebujemy. Dobrze, w takim razie dziękujemy serdecznie Hof Samorządowi za miłą rozmowę i życzymy miłego wieczoru. Dziękujemy. Miłego wieczoru, dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzięki dzisiejszej transmisji poznaliście przynajmniej część odpowiedzi na nurtujące Was Hof pytania. Jeśli macie jednak niedosyt, już jutro o tej samej porze, miejmy nadzieję, że o tej samej porze, czyli o 17:30, spotykamy się na Facebooku Hof Day'a. A z przedstawicielami wszystkich profili Hofmanowej oraz Hofmaniakami z naszej szkolnej telewizji Hof TV. Dziękujemy za uczestnictwo w dzisiejszej transmisji i serdecznie zapraszamy na drugą część jutro o godzinie 17:30.